Sponsorem audycji jest Asekol. Środa, 5 czerwca, dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji z nami w studiu Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający Asekol Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pod każdym blokiem spotkamy kontenery na odpady zmieszane, bio, papier, szkło i tworzywa sztuczne. Jednak jest grupa odpadów, które wyrzucamy rzadziej, wyrzucamy zupełnie gdzie indziej, a one też przechodzą przez ten proces recyklingu. No ale mam wrażenie, że o nich wiemy znacznie mniej. Dlaczego segregacja elektroodpadów, bo o nich dzisiaj będziemy mówić, jest ważna i dlaczego musimy je wyrzucać właśnie do tego jeszcze odrębnego kontenera? Ja bym zaczął od tego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska, a w sumie powinniśmy ten dzień obchodzić codziennie tak naprawdę, bo od stanu tego środowiska i od tego, co nas otacza, zależy nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci i wnuków. Więc jakby elektroodpady są jedną z tych frakcji, które powinny podlegać prawidłowemu zagospodarowaniu z kilku czynników. Pierwszy czynnik to jest oczywiście ten czynnik typowo ochrony środowiska. Zawarte są tam niebezpieczne substancje, które mogą skazić glebę, wodę, powietrze. No i powinniśmy do tego nie dopuścić. Drugi czynnik, nie mniej ważny, no to jest taki, że w tych odpadach są cenne surowce, cenne substancje, które możemy odzyskiwać i mogą posłużyć nam do produkcji nowych, czy to urządzeń, czy innych produktów, a pamiętajmy, że jednak zasoby ziemi są ograniczone, a zasoby pierwiastków ziem rzadkich to już w ogóle jest cały odrębny temat, kto trzyma na tym rękę, jakie państwa na tym trzymają rękę, więc dla nas, z naszego punktu widzenia, no to jest bardzo ważne, żeby w Polsce, w Europie zostawały te najcenniejsze surowce i nie wyjeżdżały poza granicę, tak? No to... Bo o jakich surowcach mówimy tutaj? Najbardziej powszechne to są złom metali żelaznych, złom metali nieżelaznych, czyli aluminium, miedź, to są rzeczy, które są bardzo potrzebne, no ale później idziemy po pierwiastki typu na przykład lit, który teraz jest bardzo popularny we wszystkich urządzeniach. Mamy baterie litowo-jonowe. No i to odzyskiwanie tego litu będzie kluczowe, dlatego żebyśmy mogli kolejne baterie i lit wykorzystywać właśnie do produkcji kolejnych baterii. Więc to są takie rzeczy. No ale to są też oczywiście srebro, złoto, platyna, palat. No są takie pierwiastki, które występują. Oczywiście w mniejszych stężeniach, w mniejszych ilościach, ale właśnie na tym polega cały ten proces, że musimy poszukiwać i odzyskiwać z tego, co zbieramy. No właśnie, bo coraz więcej korzystamy z technologii, coraz więcej jej powstaje, a rozumiem, że zapotrzebowanie rośnie, a liczba tych surowców na świecie coraz jest mniejsza. A jak już wrzucamy te odpady do elektrośmieci, do konkretnego kontenera, to jaką one drogę przechodzą, żeby zostać wykorzystane w czymś nowym? No właśnie, nasza organizacja odzysku buduje ten cały system zbiórki w kontenerach, tak zwane czerwone kontenery, które właśnie mogą stanąć w zasadzie w każdej spółdzielni, w każdym miejscu, który jest chętny do tego, żeby taki kontener, tak powiem w cudzysłowie, przytulić. Jest bardzo fajna wyszukiwarka na stronie internetowej, gdzie właśnie można, każdy z nas może znaleźć 3 najbliższe pojemniki albo pojemniki w promieniu kilometra, więc jest bardzo prosto, łatwo to znaleźć. No i jak już wrzucimy do tego pojemnika, no to oczywiście pierwszym elementem jest zbiórka z tych pojemników do samochodu, do kontenera i później ten zebrany odpad jedzie do zakładu przetwarzania. Tak? To nie jest jeszcze zakład recyklingu, tylko w pierwszej kolejności jest to zakład przetwarzania. Co taki zakład przetwarzania robi? On ma na celu właśnie przygotować odpady do recyklingu, czyli rozdzielić poszczególne frakcje i surowce od siebie, albo, bo na przykład uzyskujemy czyste metale, ale możemy uzyskać na przykład płytki drukowane, tak? To są też różne klasy tych płytek drukowanych, niektóre zawierają więcej tych cennych substancji, inne mniej, więc rolą zakładu przetwarzania jest jak najlepsze podzielenie tych frakcji po to, żeby one potem trafiły do recyklingu. A recyklingiem, no to już jest ten konkretny proces, na przykład w hucie metali, gdzie produkowany jest już konkretny produkt, tak? Albo tworzywa sztuczne kierujemy i powstaje nowy produkt z tworzyw sztucznych, tak? Albo procesy hydrometalurgiczne, w których odzyskujemy właśnie te pierwiastki trudniejsze do odzyskania, które występują w mniejszych stężeniach. A co konkretnie możemy wyrzucać do tych kontenerów? Jak mówimy o elektroodpadach, to o czym konkretnie? Definicja jest prosta w ustawie. Wszystko, co jest zasilane prądem stałym lub zmiennym, albo co ma kabel, albo ma baterię w środku, tak? Więc no nie każdy też widzi, że w zasadzie w każdym urządzeniu gdzieś ta bateryjka występuje. Ogromnym problemem na przykład w tej chwili, i to będzie problem coraz większy, to są te e-papierosy, szczególnie jednorazowe, które zawierają małą baterię litową i ta mała bateria litowa może prowadzić do ogromnych pożarów w przyszłości, ponieważ baterie litowe co do zasady są bardzo reaktywne, czy to z wodą, wystarczy je lekko przyłamać, one się zaczynają grzać i wydzielają duże ilości ciepła i
no, będziemy mieć z tym problem, bo to jest skala ogromna. To może być tak, przeliczyliśmy 1,5 miliona sztuk w Polsce sprzedawanych w skali miesiąca, tak? I proszę zobaczyć, w każdej jest mała bateria litowo-jonowa, która potencjalnie może trafić na przykład do odpadów komunalnych. Jeżeli wyrzucimy to do zwykłego śmietnika i to potem trafi do, no, do sortowni odpadów, to może spowodować, no, te pożary, które też się odbywają. To są oczywiście różne przyczyny, ale również baterie litowe już zaczynają odpowiadać za bardzo dużą ilość pożarów na terenie całego świata i Europy, więc my musimy patrzeć na to z tej perspektywy. Właśnie to jest ten trzeci aspekt, o którym chciałem powiedzieć, jeśli chodzi, dlaczego powinniśmy odbierać elektroodpady prawidłowo, bo to jest też bezpieczeństwo dla nas, bezpieczeństwo tego, żeby właśnie nie powodowały pożary, żeby nie wydostawały się niebezpieczne substancje potem w wyniku pożarów. Dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska i jeżeli mówimy o jakiejś świadomości właśnie tego zagrożenia, o których przed chwilą mówiliśmy, jak wygląda w Polsce w ogóle edukacja ludzi pod względem tego, jak właśnie segregować odpady, jak ważne jest dbanie o środowisko? Ja powiem tak, jest naprawdę duży postęp i to każdego dnia to obserwujemy. Ja już w tej branży siedzę 20 lat. Jak zaczynaliśmy, no to w skali Polski zbieraliśmy 5-10 tysięcy ton. W tej chwili zbieramy 500-600 tysięcy ton w skali całej Polski, więc to pokazuje, że jakby ta świadomość jest. I nawet mieliśmy teraz w weekend takie wydarzenie ursynowskie kwiaty, gdzie ludzie się ustawiają w kolejkach, żeby oddać do prawidłowego zagospodarowania elektroodpady. I to były kolejki, w których się stało godzinę i dłużej, tak? I po to, żeby właśnie oddać to prawidłowo, oczywiście dostać za to osadzonkę, ale to jest jakby ten efekt dodany, bo umówmy się, że ważniejsze jest to właśnie, żeby ludzie mieli świadomość, żeby nie wrzucać tego do zwykłego kontenera na śmieci. I ten postęp, edukacja jest widoczna i oczywiście, ponieważ ta edukacja, ten system działa już 20 lat, bo jestem od początku tego systemu, więc te osoby, które na początku edukowaliśmy w przedszkolach, w szkołach, no teraz są już dorosłymi ludźmi i mają znacznie większą wiedzę. Ale również starsze osoby bardzo fajnie sobie z tym radzą i postępują prawidłowo. To, że my mamy te kontenery na małe elektroodpady, to jest jakby jeden element. Drugi element to jest to, że można do nas zadzwonić albo zgłosić przez stronę internetową i my przyjedziemy po duży sprzęt typu lodówka, pralka i wyniesiemy go z domu. Za chwilę ten system ruszy na terenie całej Polski, bo w tej chwili działa na Śląsku, w Warszawie i dookoła Warszawy, natomiast ruszy na terenie całej Polski, będzie można zgłosić i przyjedziemy, odbierzemy bezpośrednio z domu, no bo to jest ta rzecz, którą musimy zrobić, jakby ułatwić ludziom przekazywanie tych odpadów i poinformować ich o tym. No i między innymi ta audycja też, myślę, że do niektórych osób dotrze nowa informacja, że oto z elektroodpadami jest co zrobić. Mamy kontenery, mamy odbiory bezpośrednie z domu. Oczywiście, no to jest też zawsze możliwość oddania do sklepu przy zakupie nowego sprzętu. Rozmawiamy z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który wypada 5 czerwca, ale ostatnio w kwietniu duże emocje opadły już po wyprawie w Himalaje. One dopiero teraz opadną, ponieważ właśnie Mateusz Waligura dzisiaj wylądował na lotnisku i wrócił z Mount Everestu, więc teraz będziemy mogli podsumować i spokojnie zacząć publikować materiały z tej wyprawy. Mhm. Bo mówimy o wyprawie w Himalaje Mateusza Waligury, ale zapytałem o tą kwietniową część, ponieważ też pan był tam z nim do pewnego momentu. Mateusz Waligura został pierwszym Polakiem, który zdobył Mount Everest w myśl zasady Leave No Trace. I co to oznacza? Znaczy, przede wszystkim zdobył od poziomu zero, aż doszedł do samej góry, czyli zaczął nad Oceanem Indyjskim i przy użyciu tylko własnych mięśni, jakby nie używając żadnych pomocy w typu samochody, helikoptery, które są bardzo powszechne przy zdobywaniu Mount Everestu, przejechał przez Indię ponad 1270 km na rowerze, następnie doszedł do Lukli, tak, w Lukli my dołączyliśmy, czyli ekipa z naszej firmy, tak to nazwijmy, dołączyła do niego po to, żeby pomóc mu w aklimatyzacji, trochę dać mu takiej przestrzeni, no i my wróciliśmy, zdobyliśmy tam wtedy 6119 Lobucze East, taki cel wspinaczkowy właśnie aklimatyzacyjny, no i później Mateusz został już sam i zdobył Mount Everest, czyli od zera do 8848, tylko przy użyciu własnych mięśni. Nie zostawiając dzięki temu po sobie żadnego śladu, tak, węglowego, bo zastanawiałem się właśnie, czym to się różni od takich klasycznych wspinaczek na Mount Everest, czyli tam popularne są jednak jakieś helikoptery, samoloty, tak? No są ludzie, którzy w ogóle do base campu, do obozu przylatują helikopterem, najpierw się aklimatyzują w namiotach po prostu takich tlenowych i później już jakby omijają ten cały etap podejścia, mozolny, aklimatyzowania się, wchodzenia, schodzenia, już są gotowi, tak? Później
później do kolejnego obozu ich też przewozi helikopter i na koniec tam udają, że zdobyli Mount Everest. Natomiast, znaczy udają, zdobywają, tylko że jakby patrząc, ile szkody to czyni też właśnie górom, ten ciągły ruch helikopterów, połączenie zwierzyny i teraz nawet rząd nepalski podjął taką decyzję, że helikoptery będą służyły tylko do takich niezbędnych zaopatrzenia bazy, natomiast pozostałe rzeczy będą wwożone z powrotem na grzbietach jaków, tylko co się okazało, że jakby przez to, że nie było na nie zapotrzebowania, po prostu zmniejszyły się te stada znacząco i będą teraz dopiero je odbudowywali i każdy, kto był w Himalajach, widział, że te jaki potrafią naprawdę cuda zdziałać na tych trasach, fajnie je obserwować, jak sobie radzą i jakie ładunki są w stanie przenosić. I oprócz tego też porterzy, czyli ci ludzie, którzy tam na bieżąco dźwigają na swoich plecach. Największy rekordzista widziałem ponad 100 kg wniósł właśnie na swoich plecach, przenosząc tam cukier, jakieś tam produkty spożywcze, więc fajnie to oglądać. No ale to jest generalnie szerszy problem jakby turystyki, tak? I wpływu turystyki takiej masowej na środowisko. To, co się udało uzyskać w tej chwili, to jest to, że bazy mają podpisane umowy z taką lokalną organizacją, z takim stowarzyszeniem, na odbiór wszystkich odpadów, czyli wszystkie ekspedycje, które się tam znajdują, nie mogą sobie po prostu zostawiać odpadów i nie sprzątać po sobie. Wszystko jest znoszone właśnie przez tych porterów, przez tych ludzi, czyli od butelek plastikowych, poprzez nieczystości, no bo wiadomo, nie ma tam toalet, więc załatwia się swoje potrzeby do takich specjalnych beczek, potem one są znoszone, tak? A następnie poddawane są przetwarzaniu, kompresji takiej i każdy z nas, jak wracając, zabrał ze sobą później taki 1-kilogramowy woreczek i zniósł ten woreczek do Lukli po to, żeby później poddać to procesom recyklingu. Czyli tak jakby wnosimy te odpady, ale później je znosimy, żeby wykorzystać tą naszą energię z jednej strony, no i pomóc im w uprzątaniu tych nieczystości. Problem pojawia się w innej stronie, tak? Czyli te lokalne miasteczka, no bo jakby też jak byłem pierwszy raz w Himalajach i nie spodziewałem się, że to jest tak rozwinięta tam ta turystyka, tak? Że gdziekolwiek nie idziemy, za chwilę jest jakieś miasteczko, można zjeść, można w zasadzie wszystko kupić po drodze, włącznie z tym, że można w sumie pojechać bez sprzętu i po drodze się też obkupić z całym sprzętem, tak? No i te miasteczka, no też będąc tam, generują całkiem sporo ilości odpadów, no i jak zaczęliśmy się dowiadywać, co się z tym dzieje, no to okazało się, że wystarczy wyjść dwie góry dalej i są po prostu takie składowiska, na których są spalane te odpady. Nawet rzeczy, które z punktu widzenia nas jako Europejczyków, to jest po prostu marnotrawstwo surowca, tak? Bo butelki PET, sprzęt elektryczny, elektroniczny, oczywiście nie ma go tam bardzo dużo, ale jednak jest. Metale nawet, to wszystko jest wrzucane do jednego dołu, podpalane i to się po prostu wypala. I jak się pytałem, dlaczego nie współpracują z tą lokalną organizacją, no jakby nie mogą się tutaj dogadać wewnętrznie, to pewnie by kosztowało jakieś tam pieniądze i wolą to po prostu w ten sposób zagospodarowywać. No i to przykry. Ale generalnie to jest właśnie też problem, jakby też to, co się dzieje u nas w górach. Jak się pojedzie w Tatry, no to ta selektywna zbiórka to tak trochę funkcjonuje tylko tak w cudzysłowie, można powiedzieć. No właśnie chciałem spytać, że to jest problem, który brzmi nie tylko himalajsko, ale po prostu turystycznie. Każde miejsce turystyczne zapewne ma podobne problemy i czy tutaj u nas są jakieś lepsze może rozwiązania wprowadzane? Znaczy generalnie tak, my ten projekt Asekol Everest Expedition potraktowaliśmy trochę jako trampolinę do komunikowania szerszego problemu, tak? Mhm. Problemu właśnie elektrośmieci, problemu prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów. Oczywiście u nas to stoi na znacznie wyższym poziomie, są wymuszone pewne rozwiązania, ale wszyscy też wiemy, że właśnie w tych miejscowościach letniskowych te odpady nie są prawidłowo odbierane. Jakby nie mamy jeszcze takiego stworzonego systemu, który by uchwycił te wszystkie odpady surowcowe, selektywną zbiórkę. W momencie, kiedy jest szczyt sezonu i tego powstaje dużo, jak zmobilizować ludzi do tego, żeby prawidłowo selektywnie zbierali, ale też gospodarzy, żeby oni to prawidłowo podpisywali umowy i zagospodarowali prawidłowo ten odpad. I tutaj chyba dalej jest ta praca edukacyjna od podstaw potrzebna, bo tu w miastach już mamy to rozwiązane, ale też w tych miejscowościach turystycznych, żeby na bieżąco, w czasie tego szczytu sezonu, żeby informować, pokazywać rozwiązania, a też kontrolować tych, u których te odpady powstają. To na koniec naszej rozmowy wróćmy trochę do nas i taka wskazówka, czy kilka wskazówek na co dzień, w jaki sposób możemy po prostu zadbać o te środowisko trochę bardziej jako jednostki. Znaczy pierwszą rzeczą uważam, że fundamentalną, że każdy powinien mieć swoją butelkę i ją przy sobie nosić i napełniać ją wodą z kranu. W zasadzie no tutaj woda z kranu w tej chwili jest takiej czystości, że można swobodnie pić we wszystkich miastach w Polsce. No i już ograniczymy powstawanie odpadów typu butelki, tak? No bo najważniejszym elementem jest unikanie powstawania odpadów. Oczywiście mniejsza konsumpcja, dużym problemem za chwilę będą odpady odzieżowe, tak? Znaczy one są już problemem, za chwilę będą do tego rozwiązania w Unii Europejskiej. Jak zmniejszyć konsumpcję pod kątem właśnie odzieży? Drugim etapem no to jest właśnie prawidłowa selektywna zbiórka i to myślę, że każdy w domu powinien się w piersi uderzyć, czy segreguje rzeczywiście wszystko i czy wynosi do właściwych pojemników.
czynników. I oczywiście do tego dokładamy sprzęt elektryczny, elektroniczny. Tutaj raport ONZ pokazuje, że w skali Europy jest około 40% odpadów elektronicznych zagospodarowane. To jaki mamy, jaką jeszcze potężną przestrzeń mamy do tego, żeby wzrastać. Selektywna zbiórka, ale też właśnie nie tylko tych podstawowych, papier, tworzywa, szkło, bioodpady, bo tutaj mamy też dużo do zrobienia, ale też właśnie odpady elektryczne, elektroniczne, baterie, też za chwilę będziemy rozdzielali baterie litowo-jonowe, więc to będzie taki etap, który musimy przejść. No i na koniec wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że jakby patrzenie z perspektywy tego, że ochrona środowiska jest ważna, to jak gdziekolwiek się podróżuje, tak, to postarajmy się żyć w myśl tej zasady leave no trace, tak, czyli nie zostawiajmy odpadów, bo to jest nagminne, że ludzie przynoszą ze sobą napoje w butelkach szklanych i nie mają z tym problemu, żeby przynieść pełne, ale już pustych ze sobą nie zabierają, tak, i myślą, że ktoś to wywiezie, tak, i potem mamy miejsca nad Wisłą, które są po prostu zapaskudzone, bo wiemy, bo organizujemy takie akcje sprzątania co roku i co roku w tych samych miejscach są odpady, bo ludzie się nie chce jej wynosić, czyli żyjmy w myśl tej zasady leave no trace. No to jeżeli wszyscy się spikniemy, żeby trochę bardziej zadbać o środowisko, to będzie korzyść dla nas wszystkich po prostu, dla całego społeczeństwa. A o tym wszystkim opowiedział nam dzisiaj Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający Asekol Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Sponsorem audycji jest Asekol.